Dobry, witam w Chivalry Medieval Warfare. Tym razem postanowiłem, że zmienimy trochę śpiewkę. O, teraz rycerz może sobie biegać z dowolną tarczą, jak ma korbacz. To jest ciekawe, ale... Wezmiemy tą tarczę może, co? Nie może się tu zrespawnować? Nie może po prostu... Nie, jaka szkoda. Okej. Okay. Jak się prezentują teamy? Może trzeba będzie jej dać trochę... forów. Albo nie. No, dużo mi staminy zmarnował, ale nic z życia. Bo. To było dobre. Korbacz jest chyba słaby na Vanguardu, ponieważ z tego co wiem, u nich lepiej działają bronie kłujące. Włócznia na przykład, albo ukucie mieczem na przykład, nie? W ogóle jestem ciekaw, jaka będzie jakość tych filmów po wgraniu na YouTube'a, bo... Kurde, zakręciło mi w nosie. No ja uszkadzam w ogóle te filmy u siebie na dysku. Dzięki czemu one po wgraniu na YouTube'a teoretycznie powinny wyglądać lepiej, także... Ale filmy z Shiv zawsze najgorzej mi wychodziły, nie? Zawsze najgorszą jakość miały. A generalnie są też opcje w grze, które pozwalają tą jakość polepszyć. Kevin. Ale tym razem tych opcji nie włączyłem. I zobaczymy, czy samo po prostu... uszkadzanie filmu w kompresorze spowoduje poprawienie jakości. Czemu mu odpuściłem? Ła, dostał w dupę! Ojej. Ojej. Przynajmniej dostanę nową tarczę teraz. Yes. Czasami mają problem z tym, żeby się wysłowić. Kogo można zabić tutaj, co? Kto się napotoczył? Ja się napotoczyłem. Lol. Zobacz mnie? Widzi mnie? Wystawiłem się plerami do kolesia. No przynajmniej tą tarczą jak się zasłaniam, to widzę co się dzieje po bokach, nie? No, jest jakiś? What the hell? Dlaczego on zginął? Popełnił błąd. Powinien atakować. Kurwa! Dobrze, umrzyj. Ty też. Jolan. Korbacz. Tak. Można nim? Można. Jak się ten myszką kręci tak jakby się faktycznie tym korbaczem kręciło, to on się też będzie kręcił. To jest ciekawe. Rzeczywistość przekłada się na wirtualność. Dobrze, zregenerowany. Idziemy. Wow! Lol. Brzydko robił tamten pan. Debugging. Ojej. O.
Pewnie zaraz palą nam ten wylęgarnię kurnik, bo nikogo nie broni, nie? O, święty Mikołaj tu jest. Był. Brman od niego. Kurde, wszystkich zabijają, no. Nie mogę nikogo dorwać. No! Tamten wykonał dziwny ruch. Jakby nie przerwał tego ataku, to bym zginął, ale przerwał atak. Nie wiem, kogo go zabiłem, dwóch czy trzech. Głupie to było. Spalili na market. Jeszcze muszą w garnie spalić. Pewnie rzeką nadejdą. Ja. Chyba nie zdążył. Niestety Dark Forest nie jest na Dark Forest, naprawdę miałem bardzo dobre FPS-y. Grało się znacznie lepiej. Ale kit! A nie, dobrze. Bo to była riposta. No, nie było kita, jednak. Zrobił ripostę i nadziałem się na to. Zobaczymy, czy kogoś się uda trafić z tego. No! Być może dostaję na... Kurde, cały czas mi się nos zatyka katarem głupim, no. No chodź, to święty Mikołaj, chodź. Zaakceptujesz moje prezenty? Dziękuję bardzo. Straszne błędy popełniam. No to ewidentnie widać, że koleś gra w trzeciej osobie. Fiasko. Po co się wydupczał ten Menatarms? No to jeszcze raz. Świetnie zabili kogoś tam. Użyłem swojego kolegi z drużyny w tym celu, żeby on mnie zaatakował. Zrobił mi krzywdę. Dzięki. Nie rozumiem, dlaczego kombo mi nie wychodzi czasami. Ojej, katapulta. Dobrze, trafiła. Okej. Okay. Korbacz to jest taka dziwna broń. Jak on chodzi w ogóle? Kroczy niczym krab. Ale w lewo, prawo jakoś to też tak dziwnie chodzi. Tak, świetnie to jest. Nie ma co. Cudowna animacja. Kurde, zasłonię się.
Dobrze. Leci, leci, leci kulka. Zabiłam przyjaciela. Czy mojego, nie? Nie swojego. Niestety. No, teraz z kolei. Koleś wykonywał ruchy, których po prostu no, nie wciskałem takich klawiszy na myszce, no. Podniósł tarczę, a w ogóle żaden klawisz nie był ciśnięty. Brawo. To jest przyjaciel? Przyjaciel. Jest taka mgła niebieska, że oni się robią też niebiescy. To są zwykłości. Szarze są po prostu, nie? Wow! 360 zrobiłem. Berwo. Świetnie. Dobra, trzeba pilnować tutaj. Pozu z ziemniakami. Kurde, wygląda to, że oni się organizują tam. Teraz przyjdą całą falą. No, niezbyt dobrze. Nie starczyło mi biurka. Ale kit! Się. Kiepsko, kiepsko, kiepsko. Nie trafiłem. Jak miałem wynik w ogóle? 11 do 8. No. Zaraz, jak robię normalny atak? Aha, to się zbytnio nie różni. Dobrze. Normalny atak to jest taki bardziej pionowy po prostu. Alternatywy taki bardziej na ukos. A tutaj w animacji robi tak. Teraz robi. Super alternatywa. No ale jednak większy zakres ma ten atak taki alternatywny, nie? Dobrze. Wow, nadział się. Gdzie oni są? Ej, kuleczka. Nikt nie zabija. Święty Mikołaj leci. Baletnica? No, chodź, chodź. Nie, nie, nie wolno. Zaraz, to ten... Idzie? Tak? Idzie? To był ten Święty Mikołaj? A, abandoned the game. On chyba to... Nie, to chyba było nie do końca jakieś uczciwe, mi się wydaje. Dlatego on po prostu się zdenerwował i wyszedł. Zresztą no, na filmie nagrane zostało to i widać. Jak to wyglądało, będzie widać, nie? Ciężko oddycha. Kuleczka? Nikt nie zginął. Broń masowego roszczenia. No, błak.
Kiepska pora na zmianę broni. Umrzyj! Szkoda, że już nie może tą małą tarczą grać w ogóle. Czemu nie dali temu resursowi wszystkich tarcz do wyboru? No jest taka śmieszna, jest taka słodka. A właśnie ten, jeszcze tak na jedną serię myślałem, serią z Diablo 1, ale ta gra z jakiegoś powodu cholera nie chce działać na moim komputerze. Masz w maszynie wirtualnej działa, ale tam z kolei kursor kiepsko działa. I na laptopie działa, więc może to jest jakieś rozwiązanie, nie? Tylko jeszcze w sumie nie wiem, jak by ją nagrać. Bo to nie jest... To jest stara gra i programy mogą jej nie łapać już, nie? Znaczy zdaję sobie sprawę z tego, że jest jakiś tam Diablo 1 HD mod, ale poza tym, że to jest mod HD, to jest jeszcze mod, który zmienia grę i mi się za bardzo te zmiany nie podobają, nie? Jakby po prostu był to jakieś takie ulepszenie silnika, które tylko pozwala grać w grę na takich samych zasadach, naprawiając błędy i naprawiając... usuwając ograniczenia po prostu, tak? Rozmaite. Tam było takie paskudne ograniczenie na 255 obiektów na mapie, które powodowało, że jak się miało taki czar łańcuch piorunów, tak? Maga na wysokim poziomie, to na niektórych poziomach tym czarem już po prostu nie można było rzucić poprawnie, nie? Bo on przekraczał jakby tą liczbę obiektów na poziomie i się w ogóle nie spawnował ten czar. Dobre zagranie. Dobre zagranie. Gdybym nie dostał od kolegi, to mi się wydaje, żeby mu wyszło nawet. No. Też dostałem od kolegi, ale słabo. Także no, Diablo jakoś tak... Jeden oczywiście. Ja tam wspomniałem oczywiście, że te hack and slashy jakoś tak nie wychodzą, ale Diablo 1 jeszcze jako tako tam fabularnie dosyć solidnie było zrobione, także... Nawet mi się wydaje, że mogłoby to wyjść po prostu. Miało klimat ta gra, tak? Gra miała klimat po prostu, nie? Fajna była. Później już te kolejne hack and slashy poszły. Bardziej nastawione były na kolekcjonowanie itemów niż na jakąś tam fabułę dodatkowo jeszcze przy tym. W sumie szkoda. No, z dobrym Enatarsem nie miałbym szans oczywiście. Tylko z tymi słabymi mamy szansę. Ja w ogóle sobie nie radzę z tymi wszystkimi broniami, ale to mi się wydaje, że to jest po części wina tych właśnie pingów dziwnych, które powodują desynchronizację broni. No naprawdę nie jest fajne, jak koleś wychodzi z tym mieczem takim Norse Sword, tak? Miecz wikingów, czy ten miecz, nie wiem, północy, miecz nordycki, nieważne, nie? Albo z szablą, o, ten ma szablę w ręce, nie? Ja atakuję tą szablą i ta szabla po prostu w jedną milisekundę trafia, nie? Nie jestem w stanie się przed tym zasłonić. Natomiast próba wykonania ataku... Przyjęcia inicjatywy, tak? Wykonanie ataku... Zawsze się kończy po prostu... Tym, że dostaje, bo on ma szybszą broń. Nie jestem pewien, że go trafiłem. Tutaj jakiś biegnie... Żołnierz niebieski. Biegnę do niego, zanim się gra skończy. Obrywany tu już przynika. A. Chyba kolega go... Pewnie? Co jest, kurde, no? Kolega mnie ciągnie. Insult. What? What? Jest dziwnych rzeczy, która się tu dzieje, czasami przechodzi najśmielsze wyobrażenia. Ała. No, nadziałem się. Co, koniec? Koniec. Pytaliśmy. 50 fragów ten koleś ma? Ojej, to jest podejrzane. No dobra, nieważne. Koniec.